Także no. Pozamiatane. No dobra, zaczynamy. Zaczynamy oczywiście finał 115 edycji SL Open Cup w górnym prawym rogu Li Peinans-Hin. Ksywka Time, znakomity teren oczywiście. A z drugiej strony w kolorze czerwonym Clem, czyli europejski teren, no jak się okazuje w tym turnieju numer 1. Z Teamu Liquid, Mlem Klem. No i zaczynamy od lekkiej presji. Mam wrażenie, że przez chwilę Time coś myślał, żeby zbudować w połowie mapy, ale tak nie, to chyba była SCV-ka Klema. Coś tutaj knuli, ale chodziło właśnie o presję SCV Reaper. No i koniec końców z tej presji nic dobrego dla Klema się nie zdarzyło. Stracił SCV, a Time tylko na chwilę przerwał budowę ekspansji. Mhm. Małe. No jak na razie, oczywiście wiadomo, TVT, także... tak, do trzech wygranych to... Ale to mnie zabiło, jak zostało 8 teran w turnieju i w sumie nikogo innego, nie? To powiem, że było bardzo ciekawe. No, ale ostatecznie tak widać, że właśnie Klem tutaj, dwa Reapery, Helion, jak na razie bardzo spokojnie. To już jest best of 5, prawda? Tak, tak, tak. Do trzech wygranych grają. Mhm. Więc to będzie taka historia, może nawet potencjalnie dłuższa, ale nie musi być, bo czasami nawet teranie rezygnują z takiej właśnie długiej formy i zdecydowanie przyspieszają. Jeżeli tutaj miałbym wskazać taką osobę, to prawdopodobnie Time potrafiłby robić jakieś właśnie bardzo pochopne decyzje i ryzykowne posunięcia. No teraz świetna presja Klema, bo jednak zatrzymał budowę ekspansji na chwileczkę. Tutaj jeszcze rafineria też nie jest budowana w naturalu. To wszystko ma znaczenie, bo za chwilę chcemy mieć dużo gazu zarówno na Siege Tanki, jak i na Ravena, a tego Time po prostu posiadać nie będzie. No i zejście z rampy z cyklonem to już oczywiście jest dużo pewniejsza defensywa, dlatego Klem też rezygnuje i chce uratować swoje jednostki. Może się przydadzą podczas jakiejś kolejnej akcji, ewentualnie można wskoczyć Reaperami do pierwszej bazy przeciwnika. No tylko w jednym miejscu, bo tu jest Supply Depot i on blokuje przeskok. Orbital w drugiej bazie, Time agrany, Klem też robi roszady na własnych budynkach. O proszę, no tak myślałem, że Time może będzie ryzykowne ataki stosować, a jednak to ze strony Klema będą takie właśnie podejścia. No to też fajnie się popisywał grając na Hero Marina swoim mikro. Może znowu się powiedzie. No tylko wiadomo, że Time ma trochę lepsze, znaczy więcej jednostek, bo też dużo marinów. A to jest siła ognia. Przypadkiem Klem zaatakował własnego Medivaca, ale chyba nie będzie to miało dużego wpływu. O, świetne szybkie podniesienie namierzonego przez cyklona Heliona. Tak, tak, tak. No, musi tu troszeczkę uważać. Ta obrona całkiem solidna. Dobrze było jeszcze Medivaca nie stracić na przykład, bo cyklon zacząłby w niego strzelać. No i ostatecznie jest obrona. Siczak także sobie tutaj zjedzie na dół, także całkiem dobrze to już wygląda. No i na ten moment Klem, troszeczkę więcej Ravenów, cały czas tutaj gdzieś jeździ swoimi jednostkami. Nie wiem, czy chce sprawdzać, czy przypadkiem jego przeciwnik gdzieś tutaj nie wyjeżdża, czy o co chodzi. Trzeci command center z strony Time'a w drodze, Klem ma go troszeczkę wcześniej. W sumie tak jak patrzę na to TVT, wszystkie te TVT, które dzisiaj widzieliśmy, to tak dosyć wcześnie te trzecie ceki, nie? Panowie tak jakby nie próbują żadnych dwóch baz grać jakoś dłużej, tylko od razu, dobra, robimy faktorkę, robimy starport, trzeci cecek się od razu pojawia i jedziemy. No, zgadza się. Trzy szybkie bazy to jest najpowszechniejsze i najczęstsze zagranie, jakie mają teranie w TVT, ale są też inne. I czasami Hero Marine pamiętam, że takie coś robił, ale inni teranie też, że najpierw robili drugie i trzecie koszary, a dopiero potem trzecią bazę. No to jest oczywiście sytuacja odwrotna, ale chodzi o to, że po prostu mamy więcej marinów w szybszym czasie, ulepszenia do nich też w miarę szybciej staramy się zrobić. Zazwyczaj wtedy tylko dwa Raveny są grane. Może czasami nawet tylko jeden, żeby ten steampack był prędko i wtedy mamy troszeczkę silniejsze wojsko, ale i tak, no nie powiem, że się nie da, ale bardzo trudno jest przełamać defensywę przeciwnika, nawet gdy bardziej zainwestujemy właśnie w jednostki bitewne. No to nie trzeba wiele razy progamerom powtarzać, co jest optymalne. Jeżeli bardziej się przeważnie opłaca grać szybciej trzecią bazę, no to grają szybciej tę trzecią bazę i przelatuje już Klem swoją. No, jest trochę do przodu Francuz. Troszeczkę. Mhm. Tak jest. No i jak na razie... Znaczy Francuz jest do przodu troszeczkę, ale wiesz, tutaj wystarczy, że wejdziesz troszeczkę nieuważnie na czołgi i nagle to troszeczkę do przodu robi się bardzo, bardzo do tyłu. Mhm. Więc to trzeba uważać. Na ten moment nie wydaje mi się, żeby Klem się fatygował do swojego przeciwnika, dopóki tam powiedzmy, nie wiem, nie pojawi się jakiś steampack albo coś podobnego, zrobi też plus jeden, przepraszam bardzo, więc na pewno chcę na te upgrade'y też poczekać. Teraz tak, tutaj w ogóle nie mamy jakby, mamy sytuację, że będziemy mieli bio kontra bio i teraz jakby, jak patrzę na tą grę ze specialem, no to od razu widać było, wiesz, jakby bio, które podchodzi na 8 siege tanków albo coś podobnego, no to przecież się rozpada, a tutaj
to może być troszeczkę bardziej aktywna rozgrywka pod względem obu graczy, jeśli chodzi na przykład o dropy, jeśli chodzi właśnie o tego typu jakieś tam ataki marinami, które są dosyć szybkie. Wiadomo, że to jest bardzo mobilna grupa, także... Także się zastanawiam, czy to będzie może takie, nie wiem, szybsze TVT niż te poprzednie, które widzieliśmy? To jest w sumie ciekawe. No, na razie przynajmniej pierwsza mapa zapowiada się właśnie na nie najkrótszą, ale kolejne to już może ich ponieść fantazja, zwłaszcza jeżeli ktoś tutaj się postawi w roli takiego, powiedzmy, trochę słabszego zawodnika, zwątpi może w siebie, to wtedy takie ryzykowne zagrania szybsze się mogą pojawić. Ale na razie absolutny spokój. Zauważony zamiar Klema, tam z tego co widziałem, został na godzinie 12, więc on się nie zdesantuje do time'a. Zresztą tutaj jest jakiś siege tank i co chwilę by... No tak, przechodziły jednostki. No dobra, nie ma co atakować. Klem uznał, no dobra, skoro time się dobrze broni, to budujemy czwarte, piąte koszary oraz czwartą bazę. No i zbrojownia też powinna być i jest, żeby jak najszybciej zacząć ulepszenia 2-2, gdy to możliwe. No, trzeba szukać przewagi w różnych elementach, skoro nie da się zaatakować, czy to w lepszej gospodarce, czy właśnie w ulepszeniach. Na razie Klem po prostu utrzymuje to, co ma, a to też nie jest takie proste, żeby o tym wszystkim pamiętać. Tak. No na tym poziomie wiadomo, że tu już są tak wyśrubowane wszystkie te rzeczy, które musisz ogarniać, prawda, że no panowie... Też kwestia jest taka, właśnie może trochę źle złożyłem zdanie, ale kwestia jest taka, że bardzo ciekawe jest, w jaki sposób gracze ogarniają rzeczy, w sensie takim, że jak sobie patrzysz na kamerę gracza, który na przykład teraz sobie jakoś tam makruje, no to wiadomo, to ta kamera cały czas gdzieś jest w jakiejś bazie i tak dalej, jak jest walka, to w zasadzie no prawie nie ma czasu na ogarnianie jakichś tam mułów, prawda, budowanie SCV-ek albo coś podobnego, chociaż wiadomo, zależy jakie to masz ogarnięte te hotkeye. I też ważne jest to, że właśnie gracze, którzy są na tak wysokim poziomie, jak walka naprawdę trwa bardzo długo, to oni muszą znaleźć czas, żeby makrować też, nie? To nie jest tak, że oni po prostu, okej, dobra, teraz będę przez następne 2 minuty mikrował marinami i w ogóle żadnego nowego marina nie wybuduję. No to tak naprawdę to jest też problem właśnie troszeczkę graczy z niższych lig, nie? Że jesteś tak zaabsorbowany walką, że po prostu nie ogarniasz makro i nagle, wiesz, batalia dwuminutowa, a ty masz 5000 nadwyżek, nie? Także o tym też trzeba pamiętać. No i tak jak mówisz, to powinni robić bardzo szybko gracze i żeby to jeszcze lepiej i szybciej robili w trakcie walki, to po to zostały wymyślone takie rzeczy, żeby jeszcze przyspieszyć szybkość klikania poprzez modyfikację w rejestrze Windowsa, żeby jeszcze przy trzymaniu guzika szybciej to się robiło. O, i dwie dezaktywacje, no w końcu odbezpieczył wojennego Glocka i będzie atakować Klem. To trzecia baza, wow, okej, dobra, trochę dużo artylerii też francuskiej zostało przyhamowane, z powrotem Time atakuje, ale nie, no to było fatalne dla Time'a, Boże, jak został jeden cios, tak, cała gra to był ten jeden cios, jeden gwiazd, okej, tośmy pooglądali. To jest tak jak Goku się, wiesz, ładował się na Super Saiyana 3 przez 5 minut, co nie, i później tylko jeden strzał i no. Albo nie, mam lepsze, jak ten, jak w One Punch Manie, wiesz, jest jakby całe 40 rozdziałów lania się z jakimiś kolesiami i w końcu przychodzi Saitama, sprzedaje lepę i wiesz, jest koniec. Koniec arka, nie? Także tak to wygląda. Nie, no ale tak jak mówisz, po prostu wiesz, panowie sobie trochę się postrzelali, trochę co pograli i w pewnym momencie było, okej, dobra, jestem gotowy do wyjścia, wychodzę, wykonuję ten atak naprawdę bardzo dobrze, świetnie cię złapałem. Tak naprawdę połowa to było Klem, który miał oczywiście dobrą armię. Druga połowa to było też Time, który po prostu jakby w ogóle nie był tutaj wojskiem w tym miejscu. I wiesz, jakby dwa siege tanki tam stały, no on je wyłączył, podjechał w zasadzie zaraz pod orbitala, rozłożył się swoimi czołgami i nagle Time co ma robić? Tak jakby no nie najlepiej, no jakby wydaje mi się, że tutaj po prostu zdecydowanie za późno była reakcja ze strony Time'a, także w momencie, w którym te siege tanki się rozkładały, to wydaje mi się, że to już w zasadzie była przegrana, czy przegrana gra, no może by tak powiedzieć, może nawet. No, bardzo, bardzo dobrą perspektywę miał Klem, do tego stopnia, że Time nie chciał mu właśnie tej bazy oddawać. Tak jak mówisz, Time był bardzo źle ustawiony i ta bitwa była skazana raczej na niepowodzenie. No to też w sumie w takiej sytuacji Time nie powinien wchodzić tam, ale już może właśnie już sobie odpuścił i uznał, dobra, zobaczymy co się stanie, może jakimś cudem to wyciągnę. Znaczy, no on pewnie liczył na swoje jednostki, bo jednak dezaktywował Ravenami wrogich czołgów całkiem sporo, ale Klem miał ich zbyt wiele. No dobra, na razie prowadzi
Clement Desplanches, on jest oczywiście czerwony w górnym prawym rogu, Time Skin w dolnym lewym rogu. No i jeszcze tutaj musimy chyba uczciwie powiedzieć, że Time ma trochę też cięższe warunki, no bo on gra z Chin, więc opóźnienie jest całkiem spore. Jeżeli on wydaje komendę swojej jednostce, to ona reaguje, no tak, no po około 300 milisekundach, co na poziomie zawodowym to jest naprawdę dużo, no ponad 1/4 sekundy. To jest sporo, bo tych akcji jest dużo, jak się walczy i chcemy, jakby, no, zanim się stanie to, co klikniemy, to na przykład może pójść jeszcze jedna salwa od wrogich Siege Tanków, a gdybyśmy tego opóźnienia nie mieli, no to by w ogóle zupełnie inna była bitwa. Znaczy tutaj akurat decydujące, tak jak mówiłeś, właśnie było ustawienie, ale jest wiele innych sytuacji, w których może to opóźnienie mocno wpłynąć na time'a. No oczywiście on może kompensować, podejmować te przedecyzje, wiesz, nie pakować się w takie niepewne walki, w których być może trzeba będzie się nagle ewakuować, ale to też jest coś, z czym teoretycznie nie powinien musieć walczyć, ale musi. No jak uznał, że zagra sobie w europejskiej edycji, będąc z Chin, no to są utrudnienia. No, dokładnie. Zresztą to był też taki problem w Brood War, że się ustawiało ekstra high latency. Generalnie rzecz biorąc, jakby ktoś ma Brood War'a, to może po prostu sobie sprawdzić, jak wygląda różnica pomiędzy, jak masz low latency, a high latency, tak, czy tam ekstra high latency. Wtedy różnica w tym, jak klikasz, a jak ta jednostka jedzie, jest naprawdę ogromna. I kto, dla kogoś takiego jak ja, to jest whatever, no panie, no Siege Tank pół sekundy później zaczął jechać, co mnie to obchodzi tak naprawdę, nie? Ale dla kogoś, kto naprawdę wykonuje 5-6 akcji na sekundę, no to jakby jak czołg zacznie jechać, dopiero w momencie, w którym ty dwóm kolejnym innym czołgom wydałeś jakieś komendy, no to tak nie za bardzo będzie ta armia funkcjonować, prawda? Więc dla graczy niski ping to jest, no, super ważny. Tak, to samo się tyczy praktycznie wszystkiego, czy zrobienia SCV, czy zrobienia Marina, czy rzucenia jakiejś umiejętności kluczowej w danej bitwie Storma, Disruptora i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, no akurat oczywiście Storma czy Disruptorów Terranie nie mają, przynajmniej nie w tym patchu, ale nie będą musieli, no ale to na przykład no, właśnie w przypadku, tak jak mówię, Siege Tanków czy Ravenów to ma duże znaczenie, bardzo duże nawet, takie Matrixy. Bo wtedy można przyjąć jedną salwę za dużo, na przykład, jak to się za późno stanie. No ale dobra, to jest problem Time'a. Niech on się martwi. Na razie myślę, że to nie miało tak gigantycznego wpływu, to całe opóźnienie. No i widzę, że chyba Clem zmienia dość drastycznie swoją koncepcję na rozgrywkę. Po pierwsze, nie ma Reaperów. To takie nawet osobliwe, nie? I od razu robi Mariny i robi Heliony. No i teraz już Starport. Interesujące. Tak. Jak jeszcze postawi armory, no to co, Helbaty i Mariny z pushem takim medivakiem? No na pewno nie jest to jakieś takie super typowe w TVT, no bo chciałbyś jakiegoś tego Reapera pewnie mieć, albo coś podobnego. Tu są 3 Reapery i Helion i mina, co ciekawe też. I co będzie, z buta biegał tą miną teraz? Jakby nie, bo Time jakby to chcą te chce tą minę zakopać po prostu, żeby być bezpiecznym na jakikolwiek atak. I jest cyklon, okej. Okay. Czyli jest jeden Helion, tylko tak dla hecy zagrany, żeby mieć defensywę. Teraz mamy cyklon i medivac. On wyjdzie z pushem, nie? No bo jakby po co on to buduje? Tak, to będzie najprawdopodobniej desant marinów do pierwszej bazy Time'a, plus jeszcze atak od przodu właśnie z tym cyklonem i Helionami. Tak prawdopodobnie zagra Clem, chyba że wszystko od przodu, ale to by była duża rzadkość. No a poza tym raczej klasyczny rozwój. Oczywiście supply depoty, podobnie jak innymi rasami, czy Zergim Overlordy, czy Protossem Pylony, stawiamy we w miarę wczesnym etapie gry już na krawędziach bazy, gdy gramy na innego terana, no bo wtedy wcześniej widać, czy coś nam wlatuje do bazy, czy nie. No i Time ma takiego jednego supply depota, aczkolwiek jeżeli poleci Clem, a widzę, że już kliknął tutaj dwa razy, to no, jeżeli poleci Clem właśnie przy krawędzi, to no minie i Time po prostu o wiele za późno, moim zdaniem, dowie się o tym, że taki atak jest prowadzony. No i na razie, okej, Helion wjeżdża tylko po to, że myślałem, że dostanie, nie dostanie, będzie blinkował tą minę, czy o co tutaj chodzi, jest drop do maina. No i tutaj rzeczywiście, trzy SCV zostały bo Lokon został zużyty na tego, na Marina, więc tutaj akurat i w sumie żaden Marin nie zginął tak naprawdę, on zabił 3 SCV i można by sobie pomyśleć, trochę biedny ten atak, no, ale on nic nie stracił tak naprawdę, wiesz, to tak jakby ukraść 3 cukierki z lady w sklepie spożywczym, no niby tylko 3 cukierki, ale w sumie za darmo, nie? Także... No za darmo, to i ocet słodki, jak wiemy. Dokładnie. Także rzeczywiście, no nie było to nic wielkiego, ostatecznie jakiś tam damage został zadany. Clem ma 3 workery więcej teraz. Tylko pytanie brzmi, co dalej, no bo jakby
Okej, zabijesz 3 SCV, no ale tutaj by jeszcze trzeba... No, w sumie mógłby teraz podjechać od dołu, może spróbować zestrzelić tego, tą SCV. Czy on w ogóle wie o tym command center, że on się buduje? Nie, on w ogóle nie wie o tym, że on tutaj jest. I to jest w mojej opinii takie, no fajnie by było może medivakiem tak polatać, trochę popatrzeć, co tam w tym mainie się dzieje. A tutaj coś wleciało do linii mineralnej, ale równie szybko eksplodowało, nie wiem co to było tak auto naprawdę. Autoturret Ravena. A, okej, dobra. Wiedziałem. Także nie, no niewielka sprawa, tak, ale coś tam kąsam. A jeszcze swoją drogą w międzyczasie mina rozwaliła Heliona, w sensie przy tym desancie marinowym, no i Cyklon rozwalił te miny, ale no i tak te jednostki już nie mają dużego znaczenia na tym etapie gry. Klem, jaki agresor w ogóle od samego początku cały czas naciska rywali. Coś mnie to zawsze zastanawia, nie? Niby obaj grają tą samą rasą, ale Klem zazwyczaj jest aktywny, a rywal nie bardzo. Jak do tego dochodzi, nie wiem. Ale teraz jest, nie, już myślałem, że time się składa i będzie tak, wiesz, wychodzić na zasadzie zobaczmy, co tam jest. Ale nie nadzieje się na wrogie jednostki, bo teraz też zresztą widział Raveny, więc spodziewa się, że zapewne tutaj, teraz też w ogóle wie, wyskanował. Tak, będzie wyłączy dwa sztanki, tutaj trochę autotaretów zostało zagranych, więc od razu jakaś taka dosyć mocna agresja, no ale ostatecznie Klem z tymi autotaretami nawet nie będzie w stanie wykonać magii. No i będzie musiał ładać tą pozycję po prostu. Ma tutaj jakiegoś jednego swojego siege tanka, może będzie chciał się troszeczkę dalej ustawić? Tylko po to, żeby złapać swojego przeciwnika, który będzie w transferze w jego stronę tutaj sobie jechał i po prostu nie zauważy, że jakiś kolejny siege tank tutaj został wybudowany. Tylko patent polega na tym, że tak naprawdę Time nie chce wyjeżdżać, mi się tak wydaje, z tej bazy, tylko, znaczy może inaczej, nie chce wyjeżdżać z jakimś super mocnym atakiem, tylko co on chce zrobić, to po prostu tą swoją trzecią bazę obronić i ustabilizować, co właśnie w tym momencie nastąpiło i wydaje mi się, że tak naprawdę dla niego to jest jak najbardziej zadowalające. W ogóle nie chce nigdzie iść i to tyle na ten temat. I teraz pytanie brzmi, no czy Klemowi ten atak nie... Znaczy może inaczej, Klemowi ten atak nie wyszedł, ale czy to jest jakiś ogromny problem? Ma troszeczkę więcej walkerów, ma troszeczkę więcej armii, robi sobie ładnie upgrade'y. Do tyłu wydaje mi się, że w żadnej materii tutaj tej gry nie jest. Także no tak naprawdę whatever dla niego, można by tak powiedzieć. No zgadza się. Spokojnie czekamy. W tym ataku Klema też był taki problem, że poza tym, że stracił dwa siege tanki, jeszcze stracił Ravena, więc nawet nie wiem do końca, czy on tak może na mapie się odważnie czuć. No pewnie liczy, że rywal tak się zachowa, że wdepnie w jego switchanki, no ale właśnie jeden Marin powiadomił Chińczyka o tym ustawieniu. Także Klem ostatecznie się wycofuje jeszcze bardziej do siebie. Nie wiem, czy Time za późno nie zajmuje rafinerii w trzeciej bazie, bo one dalej nie są przy... Chociaż ma lekką nadwyżkę gazową, to może jakoś to chce wszystko sobie wyrównać. O, i teraz są rafinerie zajmowane. No ale tak się trochę tego czepiam, bo no mimo wszystko switchanki, wikingi są arcyważne na tym etapie gry. No i jeszcze ulepszenia przecież do Marinów trochę kosztują. Jedna rzecz, o właśnie Time dopiero co zaczął Steampacka, tylko Combat Shielda i no to będzie też takie potencjalne okienko czasowe lepsze dla Klema. No po prostu na razie Time nie powinien walczyć przez tego Combat Shielda. To jest ulepszenie, które każdemu Marinowi daje dodatkowych 10 punktów życia. To jest tarcza, która w dodatku no, jest pokazana na ekranie, ale ona zwiększa życie samego Marina. Jak to działa? Nie mam pojęcia. Może jakaś tarcza z pompą krwi, gdy ubywa. Na przykład, nie? Albo z, nie wiem, na wewnętrznej stronie tarczy jest jakaś, nie wiem, rysunek jakiejś dziewczyny z takim napisem you can do it i wtedy ten Marin się czuje bardziej zmotywowany. Nie? Pamiętam. Jakby to były amerykańskie Mariny, to po wewnętrznej stronie byłby napis pamiętaj o co walczysz i baryłka ropy, nie? Tak, do tego. Ale przypomniało mi to, jak mówisz o tym plakacie dziewczyny, że kiedyś na pewnym WF-ie, chyba to było w gimnazjum, nieważne w sumie kiedy, ale jak się pojawiło kilka dziewczyn koło skok w dal, takie coś, czasami ludzie spędzają czas, że sobie skaczą w dal na WF-ie. To jest jedna z ekstremalniejszych dla mnie form rozrywki, ale było coś takiego, ale kilka dziewczyn się pojawiło i nagle każdy samiec obecny na tej lekcji zaczął skakać z 30, jak nie pół metra dalej. To jest jakaś magia, powiem ci. I ciekawe, jakby olimpijczycy skakali, jakby nie było na stadionie miliarda ludzi, plus minus. Dokładnie, nie? Dokładnie. To jest naprawdę, no ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak się wydarzyło, Igor. Po prostu, no nie mam wytłumaczenia na to, co ty mówisz. Po prostu nie wiem. Inna grawitacja jakaś się stanie, nie mam pojęcia. No.
Może jakoś inaczej krew zaczęła płynąć, coś takiego? Bardziej do nóg mówił. No właśnie, bardziej w dolne części ciała i wtedy jakby masz niżej środek ciężkości i lepiej biegniesz, czy coś takiego? Tak, lepsza przyczepność. Znaczy wiesz, nie jest tajemnicą Poliszynela jest, że w obecności kobiety facetowi krew z mózgu odpływa. I to widać w bardzo wielu przypadkach, prawda? Ale tutaj jakby no. A w każdym razie co tutaj mamy? Wpływa troszeczkę marinów, które zniszczą. Okej, wieżyczkę. Okej, wbijałem się w ogóle na te dwa sztanki dalej. Okej, no tak w mojej opinii nie był najlepszy pomysł. To tyle na temat, jeśli chodzi o. To było 12 marinów czy coś takiego? Także w ogóle nic nie zrobiły. No słaba koncepcja, panie Clem. A halo, a tutaj te Raveny? A nie, już myślałem, że przypadkiem time leci w mariny przeciwnika, ale ogarnął. No dobra, gramy dalej. Idealnie się synchronizują ulepszenia na potrzeby chyba nadchodzącej walki, a może i nie nadchodzącej. Fajnie, jak stara się trzymać te Raveny w konspiracji, trochę poza zasięgiem skana, no ale jak podleci wystarczająco blisko, to sensor tower w miarę wszystko wykryje. No, przechodzą w dość późny etap gry TVT. O, jaka szarża, to jest szaleństwo, ale piękne szaleństwo. Bardzo dużo siege tanków dezaktywowanych. Raveny jeszcze mogłyby rzucić autoturetem, ale time jest zaobserwowany innymi rzeczami. On chce pushować, on chce pchać i to zrobił. To był mega wjazd. Ja myślałem, że on się spóźnił, ale jednak nie. GG. GG. Kolejna gra. No, bardzo ładnie. Gdzie jest jeden wjazd. I GG wejście. No, proxy Raxów na trzecie nie będzie. Już nie będzie, to wiemy. No i lecimy. Mm-hmm. Francuz czerwony, Chińczyk niebieski, trzecia mapa. Curious Minds, no... Znaczy, może inaczej. Pierwsza sprawa jest taka, że jakby mamy biomecha, nie widzę tutaj sytuacji, w której któryś z zawodników raczej przejdzie w coś innego. No może będziemy mieli, nie wiem, jakiś taki rodzaj... innego otwarcia, albo może jakiegoś takiego innego smaczku, typu na przykład, nie wiem, Time zrobi Battle Cruiser albo coś podobnego, ale raczej jakby jeśli chodzi o tą główną grupę bojową, no to będzie po prostu biomech. Na ten moment wydaje mi się, że gry nie za bardzo się, czy może raczej gracze może nie za bardzo skupiają się na takich jakichś patentach pod tytułem, nie wiem, zadropuje cię na śmierć albo coś podobnego, tylko to jest bardziej kwestia właśnie takiej jednej batalii, którą każdy z nich chce znaleźć i wygrać. I przez to wygrać całą grę. No, trochę tak. Każdy szuka tego swojego mocnego uderzenia w nerkę przeciwnika. Dokładnie. I tak w sumie poza tym to tylko się kulturalnie kopią po kostkach. Oszczędzając. No, tak mówisz właśnie, nie? Że to są jakieś tam gdzieś tam mikrodropiki jakieś, gdzieś tam zniszczył 3 SCV i to jest tyle i nie ma takiego jakiegoś doom dropa kosmicznego albo czegoś podobnego, albo takiego naprawdę harasu, który trwa przez 10 minut, nie? Bo cały czas tutaj jakieś liberatory latają albo coś podobnego, albo dropy właśnie. Nie ma tego polota i finezji, który pokazywał special. Dokładnie. Gdzie te proxy, proszę pana? Ale ja ci powiem szczerze, że ja właśnie lubię takich graczy, którzy potrafią jakoś tak naprawdę fajnie multitaskować, jakoś tam, nie wiem, z dwóch stron na przykład gdzieś tam dropować, atakować, czego coś takiego robić, że na przykład, wiesz, powiedzmy, jesteś przy bazie swojego przeciwnika, rozkładasz te siege tanki, rzeczywiście jest taka sytuacja trochę patowa, ale ty jednocześnie gdzieś tam mu w linii minerałów wpadasz i na przykład niszczysz mu, powiedzmy, 12 SF-ek, nie, albo coś podobnego. No i to są wtedy takie naprawdę bardzo ładne strzały, które się później zwracają. A tutaj zarówno ze strony Time'a, jak i Clema mamy bardziej taką... bezpośrednią formę rozgrywki, że panowie się w debatowanie tutaj nie bawią, od razu przychodzą do rękoczynów, nie? Ekspansja oczywiście w budowie, ale to wszystko było zagrane bezpiecznie, no bo najpierw była fabryka, dopiero potem ekspansja, no i teraz jeszcze taki taktyczny supply depot, który w sumie już Clem posiada, czyli no w tym miejscu, gdzie mogą wskoczyć Reapery, bo na tej mapie, bo na przykład na poprzedniej Clem pominął zupełnie Reapery, na tej wydaje mi się, że nie wolno, jest trochę za mała i no, to w ogóle pominięcie Reaperów tak dla mnie trochę brzmi jak całkiem spore ryzyko. Ale dobrze, że też Clem czasami miesza te buildy. Dobra, supply depot ukończony, więc teraz w miarę z wyprzedzeniem wiemy o tym, jak rywal nam tam skakuje. Można by to tak naprawdę, to można by zabudować w pełni, nie? To wskoczenie dla Reaperów, protosi takie rzeczy robią. No tylko, że jak gra terana, to jest problem taki, że siege tanki, które by tutaj rywal podprowadził, mogłyby nam zbyt mocno rozwalić produkcję i... No i tego nie chcemy. Jako teran w TVT, bo to by się w zasadzie mogło wiązać od razu z przegraną grą. Mhm. Reaktor tak, a tego byśmy nie chcieli. Reaktor Techlab, chodzi ci o reaktor na Raxach i Techlab, który się zamienia na przykład ze Starportem. No i co, Raveny ze strony Time'a, tak?
Prawdopodobnie, czy raczej, no bo... Czy może raczej hyperdrive coś tam, Rotors, tak jak już chyba się nazywało, pan Hyperflight Rotors chyba. O właśnie, dokładnie. Jak w jakiś sposób te rotory działają w przestrzeni kosmicznej, no to chyba tylko wiedzą właśnie te szybko. Rotory. Szybko, tak, dokładnie. Bo tak się szybko kręcą, bo nie ma oporu powietrza i właśnie, i dlatego szybciej lata ta Banshee, no, no i zagadka rozwiązana. I jeszcze jeden taktyczny supply depot. Nie, a, to już trzecie bazo, to widzę, że będzie taki agresywny, taki aktywny, że aż zaekspuje z wrażenia. Mhm. Tak, tak, to tak, mi trochę przypomina sytuację w PvP obecnym, gdzie mam wrażenie, że właśnie optymalne rozwiązanie to siedzenie w bazie. Tak teraz troszeczkę i TVT też trochę, no to jest może trochę kwestia tych mirrorów, chociaż no w ZVZ to ja bym nie powiedział, że takie problemy są, chociaż też były takie okresy, bo ty może byś też pamiętał, bo to Heart of the Swarm czy Wings of Liberty, te Roach Wars, jakieś czekanie do limitu, chyba często się tak zdarzało, nie? Znaczy, tak, jakby najbardziej właśnie kwestia takiego, wiesz, na przykład to też na przykład spopularyzował Stefano, bo robił te swoje takie limit pushy, że on cały czas siedział w bazie i sadził po prostu miliard roachy i wtedy z całym takim limitem wychodził. On po prostu jedyne, na czym się skupiał, to zrobienie tego jednego limitu. Tak. Nie? I często, gęsto było tak, że to w zasadzie to był taki all-in ekonomiczny, nie? Że on po prostu poświęcał trochę tych dron jeszcze, gdzie są zbudowanie kolejnej bazy, żeby po prostu zrobić ten limit i tylko tym limitem wychodził. Tutaj w ogóle ciekawa sytuacja, jak Klem stał przy krawędzi wszystkimi swoimi jednostkami tutaj w mainie, tak jakby się spodziewał jakiegoś dropa albo czegoś? Tak dosyć interesująco to wyglądało. Nawet nie mogłem zwrócić uwagi, zapatrzyłem się na Excel Nagi w sumie, przejmowane przez Time'a. Ej, Reapery. O, czyje będą lepsze, to na razie chyba tak, to było pierwsze starcie, pierwszy Reaper pada akurat po stronie Time'a. Klem odbija Excel Nagę, na zasadzie teraz może moja kolej. Tutaj też całkiem sprytną minę zostawił Time, no bo Excel Naga nie widzi absolutnie wszystkiego, można przejść na tej mapie do przeciwnika w taki sposób, że on nas nie zobaczy, jeżeli właśnie ma te Excel Nagi, ale z taką dodatkową miną jest to właśnie dodatkowa wizja i już wtedy miałby wczesne ostrzeżenie Chińczyk. Dwa eBay, trzy Raksy. Czy ktoś w ogóle jest do przodu, wiesz, na podstawie samego makro? Nie, no nawet timing na Steampaku jest ten sam. No oni w zasadzie robią dokładnie to, znaczy jest różnica, ale no pomijalna, nie? Tam, że 2-3 CV, no to tyle, ale generalnie robią dokładnie to samo. Nawet obaj zagrali minę, obaj zagrali cyklona, obaj zagrali dwa Raveny, no... Ciężko. To jedyna różnica jak na razie to to, że... A nie, okej, dobra, już cofam co powiedziałem. Chciałem powiedzieć, że Time nie robi upgrade'ów, a Klem je robi, ale właśnie to była taka kilkusekundowa strata i to w zasadzie tyle. Więc jak najbardziej, workerów mają tyle samo, armia więcej równa, wszystko wygląda koncepcyjnie bardzo... Znaczy też tak samo tak naprawdę. Więc tutaj na ten moment, jeśli mielibyśmy jakąkolwiek konfrontację, to po pierwsze sprowadziłoby się to do trzech rzeczy. Po pierwsze przewagi broniącego. Po drugie, takich ekstremalnie małych pierdółek, typu na przykład jeden z zawodników ma jednego Ravena, znaczy może nawet nie Ravena, ale Wikinga więcej. A trzecia to do jakiegoś potknięcia, nie? Na ten moment, zwłaszcza myślę, że nawet w takiej pozycji, gdzie mamy powiedzmy taki jakiś rozbudowujący się mid-game i nie masz takich ogromnych armii już, wiesz, limitowych, które jeżdżą, no to jak się potkniesz i stracisz, wiesz, ze dwa siege, no to w late game'ie to tak możesz machnąć na to ręką jeszcze, ale tutaj dwa siege to jest połowa twojego mecha. Także trzeba będzie uważać. Dobra, cały czas w zasadzie się kumulują zawodnicy. Klem widzę, że jestem pierwszym, który zrobił Sensor Tower, także gigantyczna różnica między nimi. Chyba jedyna. Armory jest. No tak, w sumie na tej mapie takie szybsze granie czwartej bazy, jak to pokazuje Klem, no to jest taki może mały sygnał odwagi, ale nie za duży też. W sumie normalnie to ta czwarta baza to może, no ale to tak... Mówię o dość bardzo ekonomicznym w sumie scenariuszu, to może nawet 7:10 powstawać, a tu tak zachowawczo. Time to w ogóle w drugiej bazie robi czwartą, żeby oczywiście potem przelecieć i ją tutaj ustawić. Klem tak nieco odważniej na przedpolu, ale chyba żaden z graczy nie jest na tyle pewny siebie, żeby gdzieś wychodzić. W sumie trochę to patowe jest. Tak, na swój tak. sposób. Też pamiętam, że się zdarzało tak, że na przykład w Europie, na scenie europejskiej przynajmniej na przykład Protossi grali jednym stylem, bardzo takim, no powiedzmy, spokojnym, defensywnym,
A Koreańczycy znowu tak bardzo agresywnie i chyba, nie wiem, wydaje mi się, że teraz nie ma takiego dużego... Nie ma chyba takiej jednej rzeczy, która by pokazywała, że oni grają inaczej niż gracze w Europie. Chyba te style się nam wyrównały. No i teraz będziemy raczej przez to po części cierpieć również w TVT, że to jest jedno słuszne na razie tak podejście, jest. A przynajmniej tak to wygląda. Tak jest. Jedna rasa, jeden Marin, jeden Build Order. Boże, jakby wszyscy grali Terranami, nie? Jaki to byłby horror. O Jezu, no wyobrażasz to sobie, czy to byłby taki dramat. Albo to wszyscy Protossami, Jezuniu, no to jeszcze chyba gorzej. No, to już by była tragedia. Nie, jakby tylko jedna rasa była viable w StarCraftie, to ja bym przestał kastować go kompletnie, bo to by była tragedia, ja bym nie był w stanie tego robić. No cały czas to samo. I jeszcze tylko jeden build jest najsłuszniejszy. No, dokładnie. Jezu. To by było okrutne, przecież nawet nie tyle nie chciałbym tego kastować, ale nie chciałbym nawet tego oglądać, bo po co? Obejrzałeś jedną grę, już widziałeś wszystkie. Nie? Tak, tutaj ja bym puścił dzisiejsze te półfinały i finał akurat speciala był taki interesujący, bo trochę inny, nie? I tam też były fajne elementy, ale tutaj w tym finale to mam wrażenie, że jakby zawodnicy nie starają się uatrakcyjnić spotkania, no ale oni grają o zwycięstwo, o kasę też przy okazji, a nie o to, żeby było ciekawiej. Oni grają tak, jak w sumie też gra pozwala. O, jest kolejny potężny wjazd time'a. Boże, czy to znowu będzie jeden wjazd koło 10 minuty i koniec? Tak to wygląda, no bo zobaczcie, ile tych marinów jeszcze tutaj zostało, no i w zasadzie siege tanki, które nawet nie strzelały, nie były w stanie się odmrozić z tego Matrixa i GG, no i to jakby, to jest to też, o czym mówiłem, że wiesz, to jest taki jeden błąd, tutaj nawet nie było takiego ogromnego błędu, ale po prostu Klem został trochę złapany, tak wiesz, w transferze, nie? W tym pochodzie gdzieś tam. No i musiał przyjąć tą rękawicę, po prostu nie miał innego wyboru, no i był nie do końca przygotowany na 100% i przez to padł. Taki śmiech przez łzy z mojej strony trochę. O, jeszcze pytanie, czy za te turnieje dostaje się punkty kwalifikacyjne na finały? Otóż, kurczę, czy już się zaczął nowy sezon? To jest dobre pytanie, bo pamiętam, że jest taki okres, że właśnie się nie liczą punkty, ale potem już tak. Więc pytanie, czy to jest już ta edycja, ale sprawdzę, czy mamy nawet wpisane tutaj te punkty EPT, bo to powinno być w informacji o turnieju. Ale tutaj nic nie jest napisane, tutaj jest napisane, że tylko dolary się wygrywa, więc prawdopodobnie, chociaż chwilę jeszcze tutaj zobaczę, no edycję załóżmy 103. No dokładnie, czyli same pieniądze, to jeszcze, nie dostaje się jeszcze punktów do klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Świata, jeszcze nie. Jeszcze powiedzmy, znaczy, że się sezon nie zaczął. Nawet jeśli to nie ma jakichś punktów, to zawsze fajnie jest wygrać jakieś tam, no bo to nie jest jakiś turniej o 10 tysięcy dolarów, prawda? Ale fajnie jest zawsze, myślę, że wiesz, tak sobie co tydzień powalczyć o wygranie jakichś tam 5 zł albo czegoś takiego, nie? Albo jak to w Rosji mówią, 3 milionów rubli. Także no. Jezu. Ale będąc poważnym, nie, no jest to w mojej opinii, są całkiem fajne pieniążki tutaj do wygrania, więc warto powalczyć. Zresztą jak widać, jakby konkurencja jest dosyć wysoka. Prawda? Gdzieś tam jakiś taki Klem, albo Time, albo Special, no to są gracze, którzy właśnie na IEM-y też jeżdżą. A więc to nie jest takie proste wygranie takiego Open Cupa. No tak, jak wygrasz Open Cupa, to tak, w którym jest oczywiście czy Klem, czy załóżmy, jakby jeszcze czasami się zapisuje Reiner, to jakbyś był takim, no top 8 świata może. No dokładnie, dokładnie. Tego rodzaju skilla trzeba pewnie... żeby w miarę pewnie wygrywać Open Cupy, bo oczywiście się zdarza, że ktoś teoretycznie słabszy wygra, ale ma dobry dzień, inni może mają słabsze, albo w ogóle jest doskonała forma. To też się zdarza, ale no. Także na razie to się właśnie nie liczy do klasyfikacji Mistrzostw Świata. Gdyby się liczyło, to myślę, że zobaczymy dużo więcej zawodników, ale pewnie ta topka typu Seral nie będzie raczej Seral nadal grać w Open, bo on wziął udział w jednej edycji, nie wiem czy pamiętasz, ale Seral wziął udział w jednym Open Cupie, wygrał go i już nigdy nie zagrał Open Cupa. Tak? Tak, już, on się już nagrał. O, dokładnie. Może granie tak, do północy mu się nie podoba. Dokładnie. Nie, no zrozumiałe, nie? Wiesz, jakby, okej, dobra, udowodniłem to, co miałem udowodnić i no i jolo, nie? Takie, nie, jak w temacie na Networks byłem. Byłem, dokładnie, first. Także no.
Także tego. O! A, no? Maruder push. No i można, można. Także brawo, brawo dla Bagiety. Myślę, że zasłużył za tę niezłomną postawę, żeby jednak troszeczkę było ciekawiej na starcie. Medivaca jeszcze będzie grać. Właśnie gaz mu wskoczył. No dobra. Okej, no mina w naturalu też ze strony Time'a. On tutaj jest ładnie zablokowany. Jeszcze do tego wróci swoimi jednostkami, żeby na wypadek jakby coś tutaj wskakiwało od deceleratora, no to będzie w stanie się przy tym bronić. Chociaż tak naprawdę to jest akcelerator, tylko w drugą stronę. No ale właśnie. Zamontowany na odwrót. Znaczy, bo akceleracja to też jest, jak zwalniasz, to też technicznie to jest akceleracja, tylko właśnie nie w tą stronę, co trzeba. Fizycy chyba tak mówią, nie wiem, nie jestem fizykiem. Fizycy tak, mają zwroty i kierunki i takie te. Dokładnie. Znaczy, fizyka to jeszcze, ale fizyka kwantowa, stary, to jest jakaś abstrakcja, nie? Ja nie wierzę, że ci ludzie w to wierzą. To musi być jakaś ściema, nie? To jest już sekta, tak? No. Ej, ta mina się przekopała, ona jest zupełnie tam, gdzie powinna i teraz by się bardzo przydała. O, tak. Panie, ale Medivac, czemu on nie... O Boże, chyba źle. Chyba źle dla Klema, ale z drugiej strony, no on ma więcej, więc to jest chyba wygrana gra w 4.30. Niecałe. Jeszcze te dwa marudery, tak, tutaj były, bardzo ładnie były w stanie pomóc, tylko właśnie pytanie brzmi, okej, dobra, nie zamknięty został supply, ten jeden gdzieś tam jeszcze się zamknął na chwileczkę, ale to nie ma żadnego znaczenia, SV już się oczywiście uciekają. Kilka SV zostało wysłanych tylko po to, żeby zablokować te heliony, które dosłownie mają, są na hita. To jeden autotaret załatwiłby te wszystkie jednostki i mam wrażenie, że naraz, tak naprawdę, by strzelił raz i trzy heliony eksplodują. Okej, Sishnak się rozkłada, można go reperować, także to jest żaden problem, żeby wygrać tą batalię już w tym momencie. Poleciał jeszcze jakiś granat, ale no to jakby troszeczkę za mało. 6 SCV ostatecznie padło. No powiem tak, że wyglądało to dosyć... Wyglądało to, chociaż z drugiej strony może jakiś ten splash damage, ale nie. Wyglądało to dużo groźniej, ale ty no 9 SCV w tej fazie rozgrywki, to jest 27 workerów na 38, no to tak, to wygląda to ekstremalnie miernie już w tym momencie. No, time ledwo zipie. No i krwawi, jak wampir z bulimią, a będzie jeszcze bardziej krwawić, bo autoturet męczy kolejne SCV, no i teraz nie pracują, co najgorsze, ten muł, który miał być pewnym odbiciem jego gospodarki, też przez chwilę nie pracuje. No, dramat, ekonomiczny dramat Chińczyka. 17, no nawet więcej niż 17, już teraz 19 SCV różnicy. Aż dziwne, że kontynuuje w sumie ten match time, ale może łudzi się, że jakimś atakiem za chwilę zwycięży, no bo granie długofalowej gry z taką dysproporcją, no to jest daremne na tym poziomie, chyba że no naprawdę Klem musiałby, nie wiem, podczas bitwy zaatakować jakieś skałki i się nie zorientować przez całą bitwę, żeby przegrać takie spotkanie. Idzie za ciosem Klem, leci. Dokładnie. Nawet. Dlaczego moje jednostki nie wygrały? No przecież strzelały. O, tak, on widzi tę minę? O Boże. Oj, no. On, jakby ta mina w ogóle chyba tak wyglądała, jakby on liczył na to, że tu jakiś drop będzie miał miejsce, albo po prostu, że siege tanki podjadą i no, dokładnie. To był w sumie całkiem dobry ten. O, autotare to raz urzucony, tylko po to, żeby jakoś Ravena zestrzelić, to się nie za bardzo uda, ale siege tank za to padnie. No i tak naprawdę te dwa autotarety były świetne. Tutaj ten jeden autotaret rzucony nie był w stanie siege tanka zniszczyć. Ajajaj. No, także na ten moment obaj gracze się wypstrykali z energii na Ravenach, ale lepiej chyba na tym wyszedł Klem. I jeszcze zniszczy tego, zniszczy reaktor? Powinien chyba. Będzie blisko. Na razie z tymi walczą. Minusem reperowania reaktora SCV-kami jest to, że on jest na tyle mały, że SCV-ki dostają splash damage. O, jak wow. Koło niego stoją, nie? Dokładnie. No, GG. GG. Ładnie go dokończył Klem. No tak naprawdę ta gra się faktycznie skończyła w te powiedzmy 5 minut, ale Time jeszcze potrzebował, jak widać, chwilę czasu, żeby się zorientować, że ej, przegrałem. O, faktycznie. No rzeczywiście, 2-2. Adu, potem tam idą go wypytać i tam, no, quella hables español, a ja tu ja nie gawarisz w ogóle. Gasolina, ja. Także no. Ale akurat na przykład jeśli chodzi o ludzi z Argentyny, to do niektórych możesz po niemiecku mówić, nie? O. Także no. Ale co chciałem powiedzieć, to nie pamiętam. Chciałem coś zażartować, ale niestety był żarcik, który mi umknął teraz, także no żartem jest oczywiście moja pamięć, ale no właśnie. Berlin Grad, by the way, jeśli mówimy o niemieckim. Jest, to będzie ostatnia mapa dokładnie i no, koszary po obu stronach. Time zrobił tutaj taki mały myk, żeby zmieściło mu się do budówka, zostawił miejsce po prawej stronie od koszarów. Więc może pójdzie
dość szybko w dobudówkę, na przykład po jednym riperze zrobić reaktor. Chyba nawet popularny na Berlingradzie, bo tutaj na tej mapie nie ma rampy prowadzącej do naturala. I na takich mapach właśnie wczesne ataki typu 5 riperów, 3-4 heliony, to nawet popularne. Są też takie wersje, gdzie robimy 3 ripery, 2 heliony. No i wtedy atak oczywiście trochę wcześniej wjeżdża. O proszę, Klem robi 2 raksy. No fajnie, fajnie. Trochę będzie agresywniejszy. No, Reapery, Heliony w tej fazie rozgrywki, po pierwsze, wiadomo, Reaperki się regenerują, granaty bardzo ładnie pomagają, są super mobilne, Heliony oczywiście ten atak na jednostki lekkie, przeciwnik tutaj raczej jakichś cięższych nie będzie miał, może oprócz Cyklona, więc jak najbardziej jest to fajna kompozycja. No minus jest taki oczywiście, że te Reapery kosztują dosyć dużo gazu, nie? 50 gazu za jednego Reapera, no to jednak trochę cię bije po portfelu. I w momencie, w którym Klem będzie chciał grać podwójne Reapery tutaj, no to jakby na pierwsze pytanie to jest, ile on chce ich zrobić w ogóle, ale drugie to jest to, że no to mu troszeczkę tego gazu zeżre i to niestety rzutuje ci bardzo negatywnie na możliwości rozbudowy, nie? No bo im więcej takich rzeczy robisz, tym później jakaś fabryka się pojawia albo upgrade, albo coś innego, więc no właśnie, no nie można mieć wszystkiego tak naprawdę. No niestety nie. SCV Reaper do ataku. No to jest takie, tak wygląda niepozornie, nie? Ten powiedzmy mini oddział Klema. Ale za chwilę, jak doleci drugi, trzeci Reaper, to Time się może mocno zdziwić, ale widzę, że Time jest nad wyraz bezpieczny. Pamiętam, że na Blackburnie też to zrobił, czyli budował command center na wzniesieniu. No to właśnie czegoś takiego mam wrażenie, że Klem nie chce, bo jeżeli nie ma ekspansji, no to co on będzie opóźniał tutaj? No nie ma opcji, chyba że jednak wejdzie na górę. SCV-ka się rozejrzy. Okej, zobaczyła to, co miała zobaczyć. Teraz dwie rafinerie potwierdza Klem. No ciekawe, czy on ma jakiś taki teraz patent na zasadzie, dobra, to skoro on robi ekspansję na wzniesieniu, to ja zaraz to ukaram w jakiś inny sposób. 5 Reaperów łącznie zrobił Klem. A, gra 6. To ciekawe. No, czyli chyba faktycznie będzie chciał go docisnąć jeszcze bardziej. 7 Reaper. W budowie oczywiście, tak. Na 6 i 7. Tak, tak. No to już jest bardzo konkretna inwestycja. Zaraz zobaczymy oczywiście, jak będzie wyglądała defensywa tutaj. Będzie można bardzo ładnie zamikrować. A pytanie brzmi, które mikro z której strony będzie lepsze. No i tak jak mówisz, tutaj drugi command center za chwileczkę się zakończy. Starport też jest gotowy. Ten starport oczywiście u Klema. Tutaj widać właśnie, w jaki sposób to rzutuje negatywnie, nie? Na twoje możliwości rozbudowy. Ten starport jest dużo późniejszy u Klema. Tutaj już za chwileczkę skończy się techlab na nim. Okej, mamy wyjazd do naturala. No jak na razie padnie 1-2 SCV i to tyle na ten temat, więc nie są takie ogromne obrażenia. Time'a Helion dostaje spazmów z jakiegoś powodu. Okej, teraz przestał. No i to chyba wszystko, nie? Ja nie sądzę, że był w stanie ani wjechać na rampę, ani wskoczyć tutaj do tego maina. Impas leciutki. Tak jest. Czy inny letarg, ale no w końcu będzie musiał Klem zaatakować, bo z Reaperami jest trochę jak z gotowym obiadem. No jak nie zjesz, wiesz, wystarczająco szybko, to już potem z tego nic nie będzie. O! I zobaczmy, czy jakiś granat będzie dobry, wystarczająco dobry, żeby kontynuować wejście. No Klem się na razie zniechęcił, ale czeka na też na kolejnego Reapera. Może on zmieni jego podejście. No nie do końca, nie do końca to wszystko działa jak powinno. Tak. Zwłaszcza, że z tym cyklonem on już tak on troszeczkę ostoją tej defensywy, prawda? Góruje trochę nad tymi wszystkimi jednostkami pod względem tego, że po pierwsze ma dużą wytrzymałość, na pewno dużo większą niż te wszystkie takie troszeczkę miękkawe jednostki, które się tutaj znajdują, a po drugie jest opancerzony, więc heliony nie zadają mu do typowego damage'a. Czy poleci jakiś granat, jak na razie nic takiego nie mamy. Raven także troszeczkę krzywo spojrzał się w stronę tych wszystkich jednostek i one niestety wygląda na to, że będą musiały się wycofać. No i teraz pytanie brzmi, czy tak naprawdę Klem zrobił sobie tutaj cokolwiek pozytywnego. Workerów ma mniej więcej tyle samo, armii ma mniej, troszeczkę spóźnia, można by powiedzieć, technologię, no bo jednak nabudował trochę tych hiperów, więc no nie wydaje mi się, że można by tutaj wyciągnąć coś niesamowicie pozytywnego z tej całej agresji. Dwa ripery mają... Aha, no tak, bo teraz jest ten okres, kiedy się właśnie pozbywamy riperów. Tak jak mówiłem, no one z czasem po prostu są nie do końca już potrzebne. Znaczy do zwiadu się przydadzą, czy do wybicia z rytmu, może zaatakowanie jakiegoś SCV, która buduje budynek. No, ale Klem jakby wie, jakby wiedział, jakby widział. No halo, no aha, żartowałem. Akurat umknął w momencie, gdy wskakuje Time. No to najgorzej. Tak.
No jeden Marin to widział, jeszcze coś tam strzelił i to na ten temat jakiś jeden SCV padnie. Może troszeczkę więcej tych jednostek, jakiś granat może zostanie rzucony albo coś podobnego. Teraz poleciał jeden, całkiem fajnie. Tylko, że to nie będą jakieś takie... Znaczy, w sumie to są nie najgorsze obrażenia, ale no 3 SCV za 2 Reapery. Tutaj bardziej chodzi o zwiad, w mojej opinii, że on zauważył, że trzecia baza została już budowana. Troszeczkę raksów tutaj jest, bla bla bla, tego typu rzeczy, także no na pewno przekazał te informacje do dowództwa w prawym dolnym rogu. No i teraz będziemy mieli spotkanie obu zawodników, tutaj jest jakaś dyskusja na środku mapy, za chwileczkę będzie miała miejsce. Wydaje mi się, że bardziej lepiej wyekwipowany tutaj do przekonania o swoich racjach jest Time i Clem chyba będzie musiał, no na pewno będzie musiał tą małą grupką podać tyły. No są problemy Clema, no i Time może... Bez wątpienia rozwalić się tutaj jak żaba na liściu i blokować trzecią bazę, no bo co go zatrzyma i kto mu zabroni. Autoturetów ma potencjalnie więcej, no bo dwa Raveny do jednego. Siege tanki już są w sumie na dobrej pozycji. No nie zazdroszczę Clemowi, bo tym otwarciem się tak troszeczkę wpakował w Reapery, które no praktycznie nic nie zrobiły, czyli były złe dla Clema, bo one kosztują gaz i to opóźniło wszystkie inne dla niego rzeczy. Clem leci na kontrę, bo on wie, że nie wygra bezpośredniej batalii. Mimo wszystko Cyklonem stara się tak troszeczkę kupować czas, kolejny Siege Tank. Time teraz się zorientował z Kanem, że coś jest nie tak. Mhm. Tak, on ma tutaj te trzy siege, on jakby próbuje podejść od tyłu Clem. Nie do końca to jak na razie się udaje, zobaczymy, czy tutaj jakieś blokady będą miały miejsce. Teraz chyba będzie próbował zablokować, tutaj trochę Marinów wyskoczyło, no i ten Raven tak otrzymał dosyć dużo obrażeń. Jest podejście od przodu, te siege tanki z tyłu są w zasadzie, wydaje mi się, że troszeczkę może za daleko rozłożone, no, ale tak naprawdę to wystarczy z jednej strony, no bo był w stanie to posprzątać wszystko Clem, tylko że on stracił 22 SCV. Więc nie ma opcji, żeby on kontynuował tą rozgrywkę. On musi w tym momencie kontratakować i on musi... Ja bym chciał powiedzieć, że on musi zabić po prostu Time'a na ten moment, no bo jakby... Tu nie ma tego, tu nie ma gospodarki, która miałaby by to podnieść. O, to jest dokładnie właśnie taka sytuacja. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. No albo Time nie ogarnie i przegra, albo jednak będzie inaczej. 4 siege tanki. Steampack też, pamiętajmy, że Klimpak. Klem ma opracowany. Klimpak będzie zaraz grady. Ej, wiedzie czy nie wiedzie? Nie, chyba nie. Lęka się. Jeszcze Siege Tank na wzniesieniu ustawiony przez Time, a te Wikingi, które posiadał jeszcze Chińczyk, też trochę czasu kupowały. No nie ma. Nie ma siły przebicia Klem. Mhm. Też ma trochę jeszcze wojska. Tak, no rzeczywiście mógłby tutaj, znaczy tu trzy siege tanki zjeżdżają w tym momencie, więc no na 100% nie będzie w stanie po prostu tak sobie podjechać. Zresztą nawet Wikingi mam wrażenie, że gdyby tu był jakiś jeden Raven, zablokowałby dwa siege tanki Time i mógłby w to wbijać, mam takie wrażenie. Ale no właśnie, coraz więcej jednostek tutaj wyjeżdża. Jest ta trzecia baza. Myślę, że to jest jakby krytyczne na ten moment, że co musi robić Clem, to jak najdłużej blokować jakąkolwiek próbę ekspansji ze strony swojego przeciwnika. Dopóki to robi, to w sumie te workery, no jakoś to zaczyna ta trzecia baza działać, wydobycie powiedzmy jakoś wygląda, więc nie jest ekstremalnie tragicznie. I Clem ma trochę więcej armii cały czas, także myślę, że to on dokładnie to chce robić, że on po prostu nie chce, żeby jego przeciwnik złapał tą trzecią bazę. Oczywiście co chce Time, no to jak najbardziej się pozbyć tego wszystkiego stąd, no bo on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co Clem próbuje robić i nie chce, żeby on się odbudował. Tak, musi go, tak jak mówisz, Clem zatrzymać najdłużej jak tylko się da. No i w sumie też tak myślałem, że też trochę już pozycja Clema jest beznadziejna, ale na razie dobrze wojuje, szybko przestawia swoje siege tanki, no bo oczywiście nie można pozwolić... O, wow! Tak, siege tank nie dostał obrażeń od Liberatora, pocisk nie dolecia, bo już siege tank był w medivacu. No na razie konsekwencja Francuza przynosi całkiem niezłe rezultaty, już mają podobny limit ogólny. Wszystko funkcjonuje jak powinno. Time z dużym, dużym opóźnieniem. Myślę, że to może nawet cała minuta, jak nie więcej, kiedy on w końcu wyląduje swoją bazą, ale to jeszcze nie jest takie do końca przesądzone. No może teraz Liberatory dadzą radę. Dobry skan, no i traci Time swojego siege tanka. To było bardzo dobre tam właśnie z tej drugiej strony, że te dwa siege tanki stały. Wydaje mi się, że w ogóle jakby Time nie spodziewał się, że one tam są. A nie jestem do końca pewien teraz. Ale tak, no odpycha to tak naprawdę ten command center dalej jest w zasięgu siege tanka, więc nie jest idealnie. Teraz w ogóle te liberatory się troszeczkę jakby... Okej, dobra, teraz ten drugi się przesuwa mimo wszystko z powrotem tutaj, żeby odepchnąć te siege. Ale mimo wszystko to trwa on chyba nawet nie jest w zasięgu tutaj, mam wrażenie. No dokładnie tak, on nawet nie musiał się składać ten siege tank, bo dosłownie nie był w zasięgu. Więc wyszło to tak troszeczkę dziwnie. Ale ostatecznie już jakby okej, Clem widzi... Dobra, nie... ja
jakby ten command center już ląduje, on już tam jest, ja więcej nie zrobię, zwłaszcza z tymi liberatorami, więc nie ma sensu, żebym ja tak naprawdę stojąc tutaj jednostkami nic nie uzyskam, nie? Więc on czuje, okej, dobra, czas się wycofać, nie ma sensu ryzykować, bo każda sekunda stania tutaj to jest takie ryzyko, że przeciwnikowi coś strzeli do łba i nagle po prostu skoczy na ciebie i zacznie cię ujeżdżać jak kobyłę, więc dobrze byłoby uważać, o, no tutaj taka konfrontacja się szykuje. I... O, jeszcze będziemy miał miejsce drop do maina i w sumie ten drop, no mógłby zniszczyć z tanka, no dokładnie tak, także to już w sumie zadało nie najgorsze obrażenia. O. Zwłaszcza, że ma dosyć dużo SCV, także nie jest najgorzej. No jako tak, tylko że to jednak też były dwa mediwaki i autoturety z swoją drogą time. Tak, bo jednego mediwaka rozwalił turet. Też to tak przed chwilą sprawdziłem, pamiętam, że wysłał właśnie ten desant Clem i dopiero zobaczyliśmy końcówkę tutaj tego desantu. Także, znaczy nie, no bo ostatecznie to w sumie wyszło dobrze, nie? 10 SCV, jakieś tam jednostki też popadały, także no może jednak ta końcówka trochę podratowała Clema, bo 5 SCV to jeszcze by chyba nie było do końca to. Dobra, no to spokojnie, time wyjeżdża na mapę, raczej nadal jest przewaga właśnie po stronie chińskiej, ale Clem się przymierza do... Czy to konfrontacji, czy do kontrataku? Jeszcze nie mam przekonania, bo spora część jednostek właśnie została wysłanych na dół. Time to widzi, bo on ma sensor tower, także bardzo dużo wykrzykników u niego. Ale wiadomo, co to jest. Kilka siege tanków Mariny widać po samym zagęszczeniu. No, teraz podejście. Zestimował się tutaj Clem, ale ma zdecydowanie za mało. To taki trochę bait, można by powiedzieć, pod więcej siege tanków, tylko tego i tak jest tutaj... niewystarczająco dużo. To byłoby dobre, gdyby na przykład tu było trochę więcej tego wszystkiego na górze rampy i rzeczywiście Clem, znaczy time by się załadował jakoś naprawdę dosyć mocny ostrzał artyleryjski. Teraz Marine bomby zniszczyły jednego siege tanka, może drugiego? Nie, jednak nie. Do tego jeszcze stracił medivaka, więc nie wyszło to zbyt dobrze. I to jak na razie będzie tyle na ten temat. Clem teraz ma troszeczkę mniejszy limit i workerów jest mniej więcej tyle samo. Obaj gracze grają takie mid-eco, można by powiedzieć, po 60 workerów, nie jest to super mało. Ale też można by powiedzieć, że no tak dodatkowe 20 to by się przydało z każdej strony, ze stron. I jeśli dobrze patrzę, okej, to Clem ma trochę lepsze upgrade'y z jednej strony, ale z drugiej jakby w tym momencie time'owi się kończy plus 2 infantry armor i do tego jeszcze już robi plus 3 na atak, czego jak na razie Clem nam nie zaprezentował w ogóle. Tak, to jest... Kwestia ulepszeń może być gigantyczna, ale to jeszcze za około 100 sekund, powiedzmy, kiedy się wbiją time'a te właśnie wzmocnienia. A, właśnie, czy na ten ruch Clem ma jakąś dobrą odpowiedź? To będzie base race? O, widzę, że jakaś lekka zaczepka nawet. I time chce wjechać w takiej chwili pod takim kątem? Te mariny z prawej strony po prostu wyparują. No właśnie, no i tak się dzieje. Tak się po prostu dzieje i rozstawia kolejne sztanki Clem. No nie wiem, to wyglądało jak szaleństwo, ale spróbował tak. Time i... No i chyba pożałował. Znaczy mi się wydaje, że tak naprawdę są to... bo tu jeszcze troszeczkę my tych marinów z nowych medivaków wyskoczyło. Okej, a mi się wydawało, że tak naprawdę w pewnym momencie będzie to takie, wiesz, pyrusowe zwycięstwo dla Time'a, ale nawet to nie miało tutaj miejsca. Clem był w stanie utrzymać tą pozycję jakkolwiek zniszczony, bo ten jeden siege tank został ostatecznie. Bardzo dobre takie szybkie decyzje ze strony obu zawodników tak naprawdę, że tutaj time myśli sobie, okej, dobra, no będę w stanie może się tutaj dropnąć trochę tych marinów na siege tanki i jakoś im zadać obrażenia, to było całkiem spoko. Ale ostatecznie, no to właśnie, nie? Strasznie takie... Nie wiem, jak to nazwać, tak po prostu trochę w gorącej wodzie kąpany był time, jeśli chodzi o ten atak, mam wrażenie. Tak, tym razem wjazd nie był tak bezbłędny jak na mapach, gdzie wygrał tymi puszami. Znowu mocno się poskanowali zawodnicy. Time chce wybadać, czy Clem już przechodzi w Raveny i to właśnie ma miejsce. Są kolejne starporty, są Raveny, no to może zobaczymy taką jeszcze troszeczkę bardziej rozwiniętą rozgrywkę. No ale tutaj ewidentnie już walczą, kiedy jest okazja, kiedy jest potencjał. No Clem powrócił z bardzo właśnie ciężkiego deficytu ekonomicznego. I na razie jest na dobrej drodze, no ale właśnie kwestia przez ciebie wspomniana ulepszej. No teraz będzie naprawdę ciężkich przynajmniej, no ile, z dwie, może nawet trzy minuty, kto wie. No bliżej dwóch dla Clema, bo jednak zaczyna ulepszenia. Tak, no to jest nieciekawa sytuacja właśnie, ze względu na to, że mariny będą o tyle wytrzymalsze i o tyle mocniej będą biły. Jakby w takich walkach, na przykład Zergling, Marine, to jest bardzo wyraźnie zaznaczone, jak masz lepsze upgrade'y, bo widać różnicę po prostu. To są jednostki, które zadają mało damage'a, bardzo szybko, więc jakby zadać 6 damage'a, a 7 na przykład, to jest duża różnica.
Ale zwłaszcza, że wtedy wytrzymujesz też ten jeden damage więcej, prawda? Bo masz plus jeden pancerza. Plus jeden więcej od przeciwnika oczywiście. No i na ten moment takie małe potyczki w kilku miejscach na mapie, kilka marinów się tutaj gania, tu i tam, i w zasadzie to wszystko. I nie widzimy jak na razie takiego ogromnego podejścia, chociaż teraz może się spotkają te dwie armie, jedna z zachodu, druga ze wschodu. Trochę kolory są jakby na odwrót, jeśli chodzi o Red Alerta, tutaj, który nam się uskutecznia na mapie. O, ale chyba. To jest w sumie nawet całkiem dobra pozycja chyba, nie? A, chyba tym razem to Time złapał Klema w fatalnym ustawieniu. Aha. Klem próbuje to skorygować, przerzucając sztanki medivakami. O, bo chciałem powiedzieć, że to są same sztanki i Time właśnie je marinami oprawia, ale jest o wiele za mało jednostek chińskich. No i jednak dobrze sobie radzi Klem. A myślałem, że będzie katastrofa i szybkie stracenie bazy. Na razie jednak utrzymana pozycja. Składa się Time, czy podjedzie, czy odjedzie. Jednak odjeżdża. O, tu jeszcze dwa siczanki ładnie wrzucone na górę, ale niepotrzebnie już, bo Time oczywiście przesuwa jednostki w inną lokalizację. No i tak trzeba trochę od lewej do prawej, wężykiem, ale być na miejscu. No chyba nie będzie wymiany między siczankami jakiejś szczególnej. Zbyt daleko stoją od siebie. Time pewnie myśli, czy może wjechać. To nie może, gdyby miał Raveny. To by była inna sprawa. A propos Ravenów, to no, Klem cały czas je buduje, więc za jakiś czas, może nawet nie taki odległy, będzie mieć naprawdę dużo dezaktywacji i Time chyba zostanie tak przez jest. To pokonany. No tu jest mnóstwo siczanków właśnie z tymi dezaktywacjami, to też no, nie będzie w stanie wyłączyć, wydaje mi się, wszystkich naraz, chyba że naprawdę tych Ravenów tutaj będzie. A niemniej jednak, no, ta armia już wygląda bardzo groźnie. Z tym, że dalej nie są zawodnicy wymaksowani, ktoś mógł powiedzieć, o 120 mitu kontra 120 to taka wymaksowana armia late game'owa. No tak, jak masz 85 workerów, a tu ich jest 58 albo 65, więc tu jeszcze troszeczkę tego limitu jest, właśnie żeby dobudować troszeczkę jednostek. No i Time tak spokojnie, jak podszedł, trochę, nie wiem, postraszył i to w zasadzie tyle na ten temat. Sankcje żadne nie zostały nałożone, McDonaldy dalej funkcjonują w lewym górnym rogu mapy. Dobra, myślałem, że te sisztanki będą się składać i gdzieś tam jechać i może złapie Klem, ale tutaj nic takiego nie będzie miało miejsca. Mocno się panowie skanują cały czas. Także, no jak na razie tak, oni próbują znaleźć po prostu to miejsce, gdzie ktoś popełnia błąd, nie? Dokładnie. No, duża też różnica oczywiście w kompozycji. Time ma, no, 56 marinów, Klem 30, ale dużo... Dwa razy w tego samego siszczanka rzucił Matrixa Klem. Błąd trochę, ale no, w zasadzie rozwali to, co miał rozwalić. Tak, czy on w ogóle zdąży dobiec? Zdążył, okej, bo tak już trochę ten Matrix trwał. No, irytujące, że oczywiście 4 siege padły, ale jakby w jakiś sposób na to zmienia rozgrywki. Tutaj coraz więcej sisztanków też jest. W sumie co mógłby zrobić, to może dropnąć medivaki na nie, te sisztanki po lewej stronie, no ale właśnie tutaj troszeczkę się Time teraz zabiera za niego. Bardzo ładnie tak z dwóch stron to wszystko zostało złapane. Teraz w wąskim przejściu trochę tych jednostek tutaj wpada. Bardzo ładny anti-air missile na mariny i ostatecznie wydaje mi się, że tutaj Klem musiał oddać tą pozycję, ale obronił się całkiem najgorzej. Teraz świetnie też rozmontowuje te sisztanki za pomocą autotaretów po lewej stronie. To wygląda naprawdę solidnie. Nie zniszczy ich wszystkich, ale zniszczy wystarczająco dużo, żeby to jak najbardziej była solidnie wydana energia na tych Ravenach. Tak, dobra decyzja, też tak sądzę. No, Time, powalczyłeś, spróbowałeś połapać, ale co dalej? Dalej chyba on musi pokornie przejść w to, co robi też Klem, czyli właśnie Raveny, bo... No bo jak inaczej, bez pocisków osłabiających pancerz czy wyłączających siczanki, no bardzo ciężko jest przełamać rywala, no ale dalej jest przecież 14 wikingów u Klema, więc czego nie zbuduje Time w powietrzu, to powinno szybko padać. No musi jakimś cudem tę swoją potęgę lądową Chińczyk wykorzystać, tylko no pytanie gdzie? Tak, właśnie, no bo teraz zeszył ze dwa wikingi, więc ta potęga powietrzna to też ze strony Klema musi trochę uważać, żeby się nie załadować w jakiś naprawdę ostrzał z manpadów. I generalnie rzecz biorąc, zobacz, też obaj panowie grają dosyć dużo Ravenów teraz, po dwa są grane z każdej ze stron, więc tutaj naprawdę będziemy za chwileczkę mieli jakieś miliard autoteretów albo właśnie Matrixów albo czegoś podobnego. U kogo się drzwi zaklucza? U mnie się zaklucza. Co? No zakluczam, jak wychodzę, a to... Zakluczanie drzwi? No tego nie słyszałem. O zamykaniu coś było. A, o parę chodzi, dobra, okej. Okay. Co? O, nie zniszczył tego command centra.
Także nie wyszło to najlepiej. No właśnie, panowie tak jakby cały czas chodzą taką jedną dużą grupą. Bardziej wydaje mi się, że Time tak rozdziela swoje jednostki niż Klem. Klem cały czas właśnie tak albo defensywnie. O, teraz tak troszeczkę jakby autoterety, w ogóle jakieś pojedyncze sztanki niszczą. Klem bardziej jakby albo tak defensywnie, albo tak całą armią gdzieś tutaj sobie wychodzi. No a teraz troszeczkę wyleciał właśnie tymi jednostkami powietrznymi, ale one są dosyć mobilne. Tak jakby się trochę, to wejście może być dobre, ale w ogóle Klem nie reaguje na to. Klem idzie na base trade'a? Nie, teraz dopiero się spostrzegł w ogóle, że ktoś wszedł w zasięg wieżyczki. Dziwnie to zostało zagrane. Tak, nietypowa sprawa. Klem gdzieś pognał w koniczynę, a tutaj mu bazę rozwala Time i to już w zasadzie druga ekspansja. Klem jeszcze nie zaczął tej wymiany, no to się nie bardzo sprawdza dla bagiciarza, ale no pamiętajmy, że on cały czas ma aż 11 Ravenów, rywal tylko 5, przewaga w powietrzu jest ewidentna i jest oczywiście po stronie francuskiej, siszczanków dokładnie tyle samo, Klem chyba się musi wszystkim rozstawić, ale traci w zasadzie 3-4 siszczanki już na początku batalii, pocisk osłabiony, no absolutnie wszędzie, jeszcze skana rzucił Time, tak jakby absolutnie nie widział wszystkiego, wszystkie, nawet sensor tower, no i się rozbił Chińczyk, wziął rozpęd i z główki wjechał w pewnie ustawionego Klema. Mm-hmm. Tak jest. No, a Klem jak ściana, przyjął to na klatę. No i generalnie biorąc to chyba będzie tyle na ten temat. Workerów jest już mniej. Armię, połowę tego co posiada Klem ma Time na ten moment. No i tą planetarkę absolutnie nie będzie w stanie obronić. Tej planetarki. No i w zasadzie jakby jedyne co ja bym tu jeszcze może widział to jakieś dropy w innych miejscach, żeby po prostu jakby Klem zostawił tą armię, może jakby te siege tanki jeszcze coś tutaj powalczyły. Do tego, jeszcze CV się w ogóle na to wskoczyć, może jakieś autotarety by się tutaj pojawiły, to by było całkiem dobre. Może by autotaretami dokończył planetarkę, bo w sumie tak naprawdę te siege tanki to właśnie padły. Wydaje mi się, że to byłoby całkiem konkretne. No ale nie zrobi nic takiego, wydaje mi się. I teraz tak jak mówię, dobrze by było może jakoś poatakować w jakieś inne miejsca, nie? On się cofa tymi wikingami, ravenami i może gdzieś tam jakiegoś dropa zrobić, albo podbiec jakimiś marinami, albo czymkolwiek, nic takiego tutaj nie ma miejsca. On na pewno doskonale zdaje sobie sprawę z tego w tym momencie Klem, że on musi bronić lewego dolnego rogu, bo jak straci tutaj bazę albo dwie, no to ta jego gospodarka to nie będzie wyglądała zbyt dobrze. No dobra. Dwa turety na dobry początek. Sensor Tower też jest w zasięgu jednego z tych szanków, no ale przylatuje flota Klema, wikingi, raveny, no i bardzo ważny Liberator. Klem zauważył skanem bazę na godzinie drugiej, zauważył, że jest to orbital, więc po prostu wysłał duży oddział marinów do tej lokalizacji. No i cóż, SCV nie mają za bardzo szans. Orbital też może nawet zostanie zniszczony, bo to taka sensowna garstka marinów, 11 sztuk. Może krzywdę zrobić. Na środku mapy dwa siege tanki, więc tylko użyć Ravenów i nie będzie problemu. O, no bardzo fajne. Mniej energii zużył, nie? Niż na dezaktywację. Dwa autotorety. Bardzo dobrze. Tak. Tak, dokładnie. No te autoterety całkiem spoko działają właśnie, tak jakby ten jeden siege tank w ogóle, tak jakby Time zostawia te siege tanki tak troszeczkę na randomie. O, tu jakiś medivac jeszcze na randomie też leciał, to chyba nie było planowane. Okej, po raz kolejny orbital próbuje się wycofać, tylko że on jakby leci koło tych marinów, więc absolutnie nic nie będzie w stanie zrobić, ale mamy wymianę tego orbitala na planetarkę, która za chwileczkę też padnie. I ostatecznie dużo gorzej wychodzi na tym w mojej opinii Time, ponieważ on ma w zasadzie jedyną bazę, która działa, to sobie działa baza na godzinie trzeciej. Leci orbitalem na godzinę drugą, tylko że właśnie pytanie brzmi, czy Klem będzie w stanie to przechwycić wystarczająco szybko, no bo tutaj mogą mieć miejsce dosyć duże obrażenia w ogóle jakby w jego linię produkcyjną już, chociaż nie, tu ładnie siege tanki są rozłożone w naturalu, także i on to odepchnął, no i w sumie ma dwie, znaczy powiem tak, że Klema gospodarka też nie poraża, nie, ale wydaje się, że wygląda to trochę lepiej. Tak, mimo wszystko jest trochę lepsza. Ciężko podjąć też taką batalię, bo może i Klem ma lepsze wojsko jakościowo, ale to nie jest tak, że wiesz, wjeżdżasz po prostu i zamawiasz, poproszę wszystko. No nie, no trzeba jakoś tutaj z jakąś metodą, jakimś sposobem, jakimś sensownym podejściem. O, Liberatorem na przykład, tak. Mimo wszystko metodą, no i poddaje się Time, bo on jest bezradny. On nic nie może. A Klem powolutku by to rozpracował. GG. No i jednak Bagieta wygrała, a przegrywał 1-2. Mhm, GG. No, ciekawa ta rozgrywka, muszę przyznać. Ta mapa była naprawdę bardzo ciekawa, tak do ostatniej chwili było ciężko powiedzieć, że przypadkiem na przykład Time czegoś ciekawego nie zrobi i wiesz, się Klem nie potknie, a tutaj w sumie to GG takie mam wrażenie, że trochę antyklimatyczne też, tak, nie? Tak, nie było jakiejś ostatecznej batalii, tylko Time uznał, no dobra, to ja to raczej przegram. No, ale nie było takiego właśnie, nie było fajerwerków na koniec, niestety. Ale wow, no jak patrzę na wykres, nie wiem czy tam jeszcze masz ten score screen, jak patrzę na wykres STV-ek Klema, nie, to tak
zaliczył pewnego dipa. I on spadł do właśnie 35 około. Time miał... Tak. Workers Active grafy. W tym momencie taki troszeczkę error w tym wykresie, nie? A i tak to wygrał, no mega. No pokazał skilla Clem na tej ostatniej mapie, mega. Mam wrażenie, że to była najlepsza mapa, bo jednak troszeczkę więcej też się działo. A więc koniec końców spoko. No ale 26 minut. Namęczyli się, naklikali, a i tak wygrał Clem na koniec. No cóż. Dokładnie. Skandaliczne trochę, no ale co mogę powiedzieć? Nie, bardzo fajne rozgrywki, muszę przyznać. To TVT myślę, że świetnie oglądało. Dużo się nauczyłem, czyli nic. Na przyszłym streamie, jeśli będę, to oczywiście dalej nie będę nic wiedział o TVT. Niemniej jednak, bardzo fajna dynamika. Można tutaj było zauważyć graczy, którzy tak naprawdę wydaje mi się, że stoją w pewnym przykład kontraście do takich graczy jak Spirit, który na przykład, wiesz, dosyć mocno dropuje często gęsto. Tutaj mieliśmy taką bardziej, na przykład ze strony Time'a, mieliśmy taką bardziej in your face grę, nie? Że tak, okej, 10 minut nic nie robię i nagle wychodzę z pushem, wygrywam. Nie? Co jest takim... To jakby dopóki to wygrywa gry, to świetnie, nie? Ale nawet jakby pomiędzy poszczególnymi graczami Terrana w TVT, czyli jakby ta sama rasa, widać pewne dosyć duże kontrasty, jeśli chodzi o koncept rozgrywania gry, prawda? No, zgadza się. Dobra, bardzo dziękuję, Michał, że wpadłeś, no bo też troszeczkę to wszystko potrwało. Tak.